Cześć, witam Was w przerwie od montażu serii francuskiej. Postanowiłem wyskoczyć sobie jeszcze na parę godzin w niedzielę na łono natury, aby przetestować sobie opcję nocowania w lecie, w ciepłe noce. Więc rozwiesiłem sobie moskitierę. O, już jakiś pajączek się tutaj podłączył. Mam tutaj materac. No i pod spodem oczywiście podłoga, tak żeby się odizolować od mokrej trawy. No i w przypadku, gdyby zapowiadał się deszcz, no to zawsze sobie jeszcze mogę rozłożyć tarpa. Taka konfiguracja, myślę, jak najbardziej jest do przetrenowania w prawdziwą noc, tylko musiałbym znaleźć sobie jakąś nockę, żebym mógł pojechać trochę dalej. I co jeszcze mam? Chwila, moment. Nie było, że wszystkiego zapominam. To tym razem wziąłem. Zgodnie z Waszą sugestią nabyłem coś takiego. Kolejny woreczek, kolejny mały woreczek, a w środku jest wkładka do śpiwora. Zwana też czasem prześcieradłem do śpiwora. Takie też hasło znajdowałem w różnych sklepach internetowych. To jest Highlander Envelope Sleeping Bag Liner 200 na 75 cm. Jest to po prostu taki worek, chyba nie bawełniany, tylko z jakiegoś syntetycznego tworzywa, mam nadzieję, bo bawełna mogłaby nasiąkać. Teraz zresztą zobaczymy. Tak, nie jest napisane, że 100%, ale jest wymienione tylko 190T poliester. Więc zakładam, że całość jest z poliestru. Można prać w 30 stopniach. No i to wygląda jak taki po prostu, o, bardzo cienki śpiwór, tylko bez żadnych systemów, tutaj bez żadnego kaptura, bez żadnych sznurków, ściągaczy. Jest to po prostu taka koperta, zresztą tak się to nazywa, envelope, czyli koperta. I do tej koperty włazimy, następnie wciągujemy się do śpiwora. Dzięki użyciu takiej koperty, takiej wkładki, no nie brudzimy sobie śpiwora. Tak? No a dodatkowo to może dodać nam 2-3 stopnie do ciepła w przypadku zimnych nocy. Tak? Czyli dodatkowa wkładka, dodatkowe ocieplenie, jeżeli będzie nam zimno. A ponadto to może też służyć właśnie jako taki letni śpiwór, taki kocyk, kołdra. No, myślę, że taka opcja do wypróbowania, jeżeli będzie ciepła noc, to spróbuję spać tylko w tym. A jeżeli będzie zimniej, no to wezmę też oczywiście śpiwór normalny. Aha, nie wiem czy wspominałem, ale na kanale zaczęła się już seria z Francji. Więc nie bądźcie tacy i klikajcie i oglądajcie, bo zwłaszcza mówię do tych osobników, którzy oglądają tylko filmy z lasu, z nocek i z, powiedzmy, z tak zwanego bushcraftu, to chcę Wam powiedzieć, że nawet jeżeli Francja Wam nie po drodze albo filmy typu zwiedzanie zabytków, no to jest tam dużo takich przyrodniczych, naprawdę z wysokiej półki miejscówek i choćby tylko po to, żeby zobaczyć te monumentalne, przyrodnicze kaniony wyżłobione przez rzeki, jakieś skały, jakieś jaskinie. Jaskinia będzie jedna, ale będzie bardzo dokładnie pokazana. No to chyba warto tam jednak zerknąć, nawet jeżeli, tak jak mówię, nie lubicie takiego typowego zwiedzania, pokazywania miast, zabytków itd., itd. W jednym odcinku też planuję, bo mam to nagrane, coś na temat kempingu francuskich, więc jeżeli Was to może zainteresuje, to zachęcam do oglądania, bo na razie oglądalność tych dwóch pierwszych odcinków no jest bardzo słaba. Jak na liczbę subskrybentów, także wstydźcie się, wstydźcie. A dzisiaj, oprócz tego, że będę coś gotował za chwileczkę, to mam dwa noże. Dwa noże prosto z Chin i powiem Wam, jak to wyglądało. Ja generalnie już dosyć dawno przestałem kupować na AliExpress, bo mi się to znudziło, a poza tym wkurzało mnie to, że tam gdzieś po drodze trzeba zapłacić cło, jak to idzie pocztą polską. Ale jakiś czas temu pojawiła się ta opcja dostawy 15-dniowej i są też dostawy z magazynów Unii Europejskiej, więc tam zacząłem trochę grzebać na AliExpress, znalazłem takie sklepy, które oferują właśnie taką wysyłkę, czyli to wszystko idzie gdzieś tam z Unii Europejskiej, jest dostarczane przez DHL do automatów DHL-owskich. Tam trochę tego szpeju sobie zamówiłem, między innymi
śpiwór, którego dzisiaj nie mam, ale jest to puchowy śpiwór poniżej 200 zł. Udało mi się go kupić, więc jak będzie nocka trochę chłodniejsza, to na pewno go przetestuję i dam znać, jakie wrażenia. No i też zdecydowałem się kupić dwa noże, głównie też dlatego, że jest to jakaś nowa marka, zupełnie wcześniej mi nieznana. Nie widziałem nigdy wcześniej, w internecie też za bardzo nic nie ma na temat tej marki. To jest marka Créteil Tactical Gear. Z tego co sprawdzałem, to Créteil, to po angielsku chyba nie ma takiego słowa, ale znalazłem po francusku, tylko trochę się to inaczej pisze, bo z tymi akcentami. Kretas, czy jakoś tak, i to oznacza erę kredy, tak? Czyli jak mieliśmy te różne epoki w prehistorii, no to była też era kredy. Mam nadzieję, że teraz czegoś nie pokręciłem, ale myślę, że to o to chodziło twórcom tej marki. I teraz tej marki, no właśnie. Oni mają na pudełkach dumny napis, no nie wziąłem pudełka dzisiaj ze sobą, ale zrobię zdjęcie i wam pokażę. Dumny napis, że to jest oryginalny design. Tak, oryginalny design, czyli oni sami zaprojektowali te noże, o na przykład ten nóż. On się nazywa Little Flame, bardzo pięknie, czyli mały płomień. I nawet tutaj obok logo jest taki rysuneczek, takiego płomyczka, czyli jaka identyfikacja, jak to sobie pięknie ponazywali, nie? Rzecz w tym, że taki sam nóż, identico, z tych samych materiałów, tu jest napisane D2 i z tym samym zresztą liternictwem tutaj D2, tylko bez logo po drugiej stronie, że ten nóż występuje po prostu jako no name w wielu różnych sklepach na AliExpress, więc jest to po prostu trzepany masowo, być może na podstawie jakiegoś znanego wzoru zachodniej marki, czy amerykańskiej, czy podejrzewam, że pewnie amerykańskiej, taki no-namik, który sobie ta firma krzak, być może Créteil Tactical Gear, wzięła, wypaliła laserem tutaj swoje logo, na pudełku też wypaliła swoje logo, wypaliła, nie wiem. W każdym razie też dołożyli na takim standardowym czarnym chińskim pudełku swoje logo i sprzedają to jako nową markę. Więc początkowo rzeczywiście myślałem, że to jest jakaś nowa marka i warto śledzić, bo oni mają oczywiście w swoim sklepie już mnóstwo różnych noży, głównie takich taktyczno-wojskowych, ale jak przeglądałem ten AliExpress, to już widziałem, że te wzory się powtarzają i to nie jest żaden Créteil, tylko po prostu jakieś no-name'y albo brandowane jakimiś innymi markami krzak. Więc zastanawiam się, czy warto w ogóle zawracać sobie głowę tą firmą, tą marką. Ten nóż no, trochę mnie zniechęcił, właśnie ten przypadek. Natomiast on jest bardzo fajny, muszę wam powiedzieć. To jest niewielki nożyk, taki EDC. Bardzo fajny kształt, bardzo fajnie wykonany. Jeżeli to jest prawdziwe D2, no to też bardzo przyzwoita stal. Nawet jeżeli to jest ta chińska D2. Rękojeść z mikarty, przyjemna w dotyku, taka, czuć, że to jest z jakiejś szmaty zrobione, jest taki dotyk materiałowy. Tutaj ten tang troszkę wystaje, więc to nie jest tak przycięte równo z tangiem, ale fajne jest odczucie, naprawdę. Dłoń mi się tutaj nawet cała mieści. Oczywiście ja mam taką dosyć małą tą dłoń, więc większe łapy będą wystawać, ale mimo wszystko bardzo przyjemny nożyk. I dlatego jestem tak bardzo rozczarowany tym znaleziskiem, że to jest po prostu brandowany no-name, tak? Czyli że każdy może sobie kupić hurtowo 100 albo 1000 takich nożyków i nabić tu sobie swoje logo i pisać, że to jest oryginalny design i że to jest moja marka. Ja mogę sobie zrobić tutaj markę, nie usiedzę w miejscu, tak? Zrobię sobie logo z jakimś namiocikiem i pyk, i będę to sprzedawał jako moje noże, tak? No ale no nie do końca o to chodzi. Druga rzecz to jest pochwa kajdeksowa lub też kajdeksopodobna, ale jest bardzo fajna, naprawdę. I to, kurde, czuję takie rozczarowanie, że to nie jest oryginalna marka, bo również te pochwy można sobie dokupić osobno. Też widziałem, są dostępne. Ale jest naprawdę super wykonana, bo zobaczcie, jest metalowy klips. Klips można zaczepiać albo po prostu tak, że
od góry wsunąć za pasek albo wziąć pasek i przeciągnąć przez ten, przez tutaj tą wolną przestrzeń. Jest naprawdę szeroki, więc nawet szeroki pasek wejdzie. I co ciekawe, to zauważyłem dopiero po kilku dniach, tu jest jeszcze ostrzałka na grzbiecie, tutaj na boku. Jest dołożona płytka diamentowa. Nie mam pojęcia, jaka to jest gradacja, raczej niska, więc jest to bardzo szorstkie, więc raczej bym tego nie używał do podostrzania noża, chyba że w sytuacji jakiejś podbramkowej, kiedy rzeczywiście nie mam możliwości użycia normalnej ostrzałki, czy też skóry, żeby po prostu podostrzyć nóż, no to jest to jakaś zawsze opcja, żeby sobie nóż naostrzyć. No i tyle na temat tego noża. Ten drugi. Tutaj jest sytuacja trochę inna, bo nie zauważyłem tego wzoru jako no-name'a, więc mimo, że przekopywałem się przez AliExpress, to nie widziałem tego wzoru nieobrandowanego. Czyżby rzeczywiście sami go zaprojektowali i wykonali? Nie wiem. Może to jest znowu jakaś kopia znanego noża, którego ja wcześniej jeszcze nie widziałem. No trudno widzieć wszystkie noże, jakie są na świecie. Mi się kojarzy z Kaiserem, z firmą Kaiser, bo ta mikarta, tu jest taka mikarta, ma wzór, który bardzo często jest w Kaiserach. Jest też tak fikuśnie wycięty ten nóż. Zobaczcie, no tutaj, no jest tutaj postarane, tak? Jest, widać, że tutaj ktoś się znał na robocie, ale niekoniecznie projektant tej firmy Certeis, tak? Tylko może jakiś inny, znany projektant. Nieważne, w każdym razie nóż jest taki, powiedzmy, trochę większy do bardziej wszechstronnego użytku i przebatonujemy drewno i coś tam porąbiemy i naostrzymy patyk i nada się też do kuchni, bo jest to szlif płaski, prawie pełny, tutaj jest taki delikatny, szablowy tak zwany, ale bardzo wysoki. Jest fajnie wykończony, no jest przemyślany. Tutaj jest takie fajne podcięcie pod kciuk. Bardzo przyjemnie się tutaj sieka. Można też kciuk umieścić tutaj, żeby bardziej precyzyjnie coś tam siekać w kuchni. Jest dobra osłona na palec, garda. To podcięcie jest bardzo dobre, natomiast to jest bardzo niedobre. Widzicie, tu jest niepotrzebne jeszcze podcięcie. Trzeba było to po prostu równo pociągnąć aż do końca. I teraz jak ja tu układam palec, to w tym miejscu, gdzie jest ta górka, układam, naciskam właśnie jednym z palców. W związku z tym, jak tylko próbuję dłużej coś podłubać w drewnie, to robią mi się odciski. Proszę, są. Generalnie też odczuwam to, że niepotrzebne są. Tutaj jest na przykład takie zagłębienie, tu jest lekka górka, tu jest jakoś tam to pofrezowane. No, różne są tutaj kształty na tej rękojeści. Fajnie to wygląda, fajnie to jest w pierwszym kontakcie, kiedy się po raz pierwszy weźmie do ręki. Wydaje się, że to super leży, ale kiedy się używa tego jako narzędzia, to robi się to po prostu niewygodne. I zaczynamy tęsknić za zwykłą, prostacką rękojeścią, zaobloną, czy to drewnianą, czy z jakiejś mikarty, ale żeby ten kształt był zwykły, prosty, nie taki wydziwiasty, nie? Niemniej jednak wziąłem to też ze względu na stal, która tutaj jest zadeklarowana, to jest DC53. Nie miałem jeszcze tej stali, to jest ponoć taka udoskonalona, taka turbo D2, hartowana nawet do 63, zdaje się. Więc może być bardzo twarda. No i co? Moje wrażenia z użytkowania tego noża, jeżeli używamy go w kuchni do jakichś prostych, takich niewymagających długotrwałego nacisku, wysiłku prac, to jest bardzo spoko. Nie tępi się. Czekajcie. Nie podoba mi się ten dźwięk. Chyba coś po drugiej stronie rzeki jedzie, więc na chwilę zatrzymam nagrywanie. Ta pochwa to już jest taki zwykły, sztampowy kajdex, natomiast teklok jest spoko. Bo tu jest taki teklok, jak kojarzę, w lepszych firmach. Na przykład pamiętam, że w Foxie miałem taki teklok, we włoskim Foxie.
tu jest na przycisk, tak? Czyli musimy nacisnąć przycisk, zwolnić blokadę i wtedy można to otworzyć. Ale widzę, że na wcisk, dobra, wchodzi, ale ciężko. W każdym razie, no, powiem tak, jak na firmę Krzak, albo firmę, która powstała po prostu kupując gotowe wyroby, bo takie mam podejrzenie, to widać tutaj postaranie. No, nie zrobili tego na odwalsie. No, fajnie jest to zrobione, ale to nie jest oryginalne i to mnie troszkę irytuje. Natomiast jeżeli komuś to nie przeszkadza i chce mieć na przykład taki nóż za 150 zł, czy tam, nie pamiętam teraz, 160, muszę poszukać w historii zakupów, z dostawą 15-dniową do automatu DHL-u, to myślę, że to jest całkiem niezły deal. Zwłaszcza, że ta stal jest obiecująca i będę ją obserwował, ale póki co nie tępi się tak szybko. Taka ciekawostka, ten nóż w sklepie nazywa się Zebra, czy to jest Zebra, no, tak skojarzyli, nie? Taki kolor tutaj tej mikarty, ale na logo no, ewidentnie jest nosorożec, więc no, chyba coś poszło nie tak. Albo logotyp też zerżnęli skądś, albo coś nie zadziałało na linii projektant logo, a sklep, który to sprzedaje i po prostu coś im się pokiełbasiło. Więc jak dla mnie ten nóż powinien mieć nazwę Rhino, czyli nosorożec, a nie zebra. Dobra, a teraz te noże w akcji, bo czas coś ugotować, a dzisiaj będzie zupka jarzynowa. Co powiecie na taki kadr z uciętą głową, taki w moim stylu? No nie, no dobra. Tu zawsze trzeba się zastanowić, co jest ważniejsze. Czy to, jak kroję i żeby było dobrze widać, jak kroję, czy moją głowę. Więc wychodzę z założenia, że bardziej Was interesuje, jak sprawują się te noże, a moja głowa jest mniej istotna, więc tak zostawmy. Czasem się będę łamał, o, tutaj tak pokazywał. Więc patrzcie, jak wszystko sobie fajnie przygotowałem. Mam nawet dwa narzędzia pracy, dwa kretejsy, żeby im to nie wyszło. Tak wiecie, że przepadli z kretejsem. Dajcie mi tutaj jakiś śmiech z taśmy. Dobra, będę robił zupę warzywną, jarzynową, jak zwał, tak zwał, więc najpierw sobie obiorę cebulę. I tak, i ten mniejszy nożyk, Little Flame, tak go sobie nazwali, to tutaj bardzo fajnie się sprawuje właśnie jako obieraczka. Dobra, mamy cebulę, teraz marcheweczka i marcheweczkę obiorę tak, w ten sposób, no trochę za grubo, no ale wiecie, dzięki temu nie będę musiał jej myć. Jeszcze dwa ziemniaki. I te ziemniaki będę już musiał opłukać w wodzie. Ale nie w wodzie z rzeki Bierawka, bo rzeka Bierawka, przypominam, nie nadaje się do niczego właściwie. Jakiś czas temu odkryłem, że nawet zupę jarzynową warto rozpocząć od smażenia. To jest po prostu podsmażyć cebulę na oliwie i dopiero potem dolać wodę i zacząć gotować pozostałe warzywa. Dzięki temu mamy więcej smaku, czy też nosorożec. Czas odpalić kuchenkę. Jak widzicie, dzisiaj jest tip-top, wszystko wziąłem, nawet podstawkę pod kartusz. I tu trzeba szybko działać, bo to się błyskawicznie rozgrzewa, już widzę, o patrzcie, widzicie co się dzieje? Jednak te garnki z aluminium. Musimy zmniejszyć ogień. Szybciutko teraz dochodzi marcheweczka. Dlaczego? Bo marchewka jest najtwardsza.
i warto ją zmiękczyć jeszcze przed gotowaniem. Dobra, dam temu dosłownie pół minuty i zalewam wodą, żeby się już zaczęło gotować. W międzyczasie mogę sobie pokroić paprykę. Idziemy z wodą. Chciałem jeszcze zrobić żart z nakrętką, ale stwierdziłem, że to może sprawić, że część moich widzów odejdzie z kanału. Także nie będę żartował. Nie będę. Absolutnie żadnych żartów z nakrętkami. Dobra. I to się nam teraz będzie gotować. I to już mogę wrzucać. Wszystko po kolei będę wrzucał. Żadna filozofia. Koperek na koniec. Mam fasolkę. Szybki sposób na pozbycie się końcówek to jest, nie wiem czy mi się uda, ale takie mniejsze garści. W ten sposób, nie? Wkładamy sobie taki pęczek i ciach, mamy wszystko ładnie. I to samo z kolejnym pęczkiem. Ciach. Z drugiej strony. Wracam jeszcze do serii francuskiej. Ukazały się już dwa odcinki. Ukaże się w sumie chyba 7. Z tego co dobrze liczę, tyle mam przynajmniej folderów przygotowanych z podziałem właśnie na odcinki. Kurczę, mam tyle tych składników, że to mi się chyba nie zmieści w garnku. Mam jeszcze kalafior, patrzcie. Uwielbiam kalafior w jarzynowej. Ale to mi się na serio chyba tutaj wszystko nie zmieści. Więc będzie 7 odcinków. I jak mówiłem, dla każdego coś dobrego. Ponieważ wyprawa była taka bardzo różnorodna tym razem. Byliśmy naprawdę, na naprawdę takim zadupiu francuskim, gdzie praktycznie nie było turystów. I odwiedzaliśmy takie maleńkie wioseczki. Bób. Trochę jestem, widzicie, taki trochę rozerwany na różne strony, bo tutaj gotowanie, a tutaj chcę Wam przekazać bardzo ważne informacje. Bób też uwielbiam. Teraz jest sezon, więc trzeba jeść jak najwięcej bobu. Te dwa ziemniaki mi się zdecydowanie nie zmieszczą do garnka, więc pokroję chociaż jednego. I tak jak wspominałem, ten nóż jest bardzo fajny do krojenia właśnie warzyw. Optymalnie jest tutaj wyprofilowany. Aha, ponieważ tu jest, on jest właśnie tak obrobiony, zapomniałem o tym wcześniej wspomnieć, to no niestety krzesanie iskier z krzesiwa no niestety nie da rady, nie działa to, bo jest tutaj zbyt zaoblone. No i po prostu nie ma takiej opcji, chyba że sobie zmodyfikujemy ten grzbiet i go naostrzymy. A ja myślę, że nie ma sensu niszczyć takiego noża, bo on nie do tego celu został pomyślany. No i to by było chyba wszystko, co mi się zmieści w zupie, w garnku. Cukinia wraca. Może chociaż kalafior by się zmieścił, co? Zmieścisz się. Aha, jeszcze ziemniak mi został. I na koniec koperek. Również cudowna roślina letnia, która nadaje wszystkim potrawom, czy to gotowanym, czy to surówkom, genialnego, świeżego smaku. Więc myślę, że zupa będzie fantastyczna. Trzeba teraz tylko chwilę poczekać, aż się to wszystko ugotuje i będę zaraz doprawiał. No i tak można spać. Jestem w kopercie, czy też we wkładce. Jak zwał, tak zwał. No, myślę, że taka nocka, jakby tylko nie padało, bez tarpa, tylko po prostu z siateczką nad głową i
gdzieś tam dziura między koronami drzew, żeby oglądać gwiazdy, byłoby naprawdę sympatycznie. Także trzymajcie kciuki, żeby taka nocka się przydarzyła, to razem może popatrzymy w gwiazdy. Aha, nie wiem czy wspominałem, ale na kanale jest zadebiutowała seria francuska, więc zachęcam do oglądania, do klikania i komentowania, bo naprawdę jest co komentować i jest na czym zawiesić oko. Czuję już zapach, widzę, że to wszystko zmiękło, no, kalafior jeszcze troszkę. Myślę, że jakieś 3 do 5 minut i będzie gotowe, więc mogę już przyprawiać. Sól. Nie za dużo. Pieprz. Pieprz dużo. Pieprzu dużo dajemy. Nie boimy się pieprzu. A najlepiej byłby świeżo zmielony, no ale noszenie ze sobą młynka jest troszkę mniej wygodne. I na koniec troszkę papryki ostrej. I sprawdzamy, jaka jest sytuacja. Jeszcze bym zostawił na 2 minutki i dodaję koperek. Zebra. Jaka tam zebra? No kuwa, nosorożec, nie? Chyba widać. Ech, Chińczycy. Zupa jest gotowa, trochę już przestygła, więc nadaje się do jedzenia. Dodałem jeszcze trochę ziół prowansalskich, bo właśnie wróciłem z Prowansji, przypominam. I spróbujmy. Piechota. Idealnie. Warzywa się ugotowały, ale nie rozgotowały. Fasolka. I bób. Przypominam, sezon na bób. Mięciutki. Żadna jarzynowa z mrożonki nie może się równać do tego, co zrobimy samodzielnie ze świeżych produktów. Nie będę się więcej wymądrzał. Przypominam o serii francuskiej i dzisiaj się już żegnam. Do zobaczenia. Ciao. Doskonała.